Cześć, miło mi Cię przywitać na kryminalnym polu. Dzisiaj przed nami nieprawdopodobna historia, w której wyobraźnia bohaterów nie zna granic. Zapraszam do wysłuchania sprawy o oszustwie i wypożyczonym dziecku. Młoda dziewczyna o imieniu Rosalia razem ze swoją matką Amelią, a raczej za jej pośrednictwem, ponieważ ona nie była jeszcze pełnoletnia, wystąpiła do sądu powiatowego w mieście położonym niedaleko Olsztyna o uznanie ojcostwa młodego mężczyzny. Sprawa wydawała się banalna, przynajmniej tak twierdzono na samym jej początku. Młody chłopak, który uwiódł nastolatkę, miał zostać postawiony przed sądem w celu zasądzenia od niego odpowiednich alimentów dla nowonarodzonego syna. Pozwanym był Wacław Z., który stanąwszy przed sądem nie tylko nie przyznał się do ojcostwa, lecz stwierdził, że nawet nie miał żadnych bliższych kontaktów z tą młodą dziewczyną. Powiedział, że co prawda znali się, lecz tylko raz byli razem na zabawie, po której odprowadził ją do domu i to wszystko. Zdecydowanie zapewniał, że do niczego między nimi nie doszło. Jednakże zupełnie coś innego twierdziły dziewczyna i jej matka. Kobiety utrzymywały uparcie, iż parę łączyły przez dłuższy czas bardzo bliskie stosunki. Matka dziewczyny, Amelia P., mogłaby nawet przysiąc przed sądem, że Wacław oświadczył się jej córce. Natomiast w momencie, w którym dowiedział się o ciąży dziewczyny, nie tylko zerwał z nią zaręczyny, ale i zwykłą znajomość, ponieważ nie chciał mieć z nią nic wspólnego. Kobiety uważały, że chciał on się po prostu wymigać od odpowiedzialności i dalej korzystać z beztroskiego życia kawalera. Amelia postanowiła zawalczyć o córkę. Nie chciała, aby ta została samotną panną z dzieckiem. Dodatkowo, bez żadnego wsparcia finansowego od ojca dziecka. Jeśli nie chciał wziąć ślubu, to przynajmniej niech płaci alimenty. Świadkowie potwierdzili w sądzie relację kobiet. Wacław i Rosalia uchodzili za narzeczonych pomimo młodego wieku dziewczyny. Ponadto koleżanki i bliscy Rosalii wiedzieli, że była ona w ciąży z Wacławem. Kiedy on z nią zerwał, aby uniknąć wstydu, wyjechała do innego miasta na okres trwania ciąży i porodu. Ciekawostką było to, że nikt nie mógł nic powiedzieć na temat innych flirtów dziewczyny, na które powoływał się Wacław. Z przewodu sądowego wynikało, że był on jedynym mężczyzną w jej życiu. Biorąc pod uwagę te informacje i zeznania świadków, sąd ustalił ojcostwo Wacława Z. i nakazał mu płacenie alimentów. Rzekomy ojciec nie chciał poddać się tak łatwo. Stwierdził, że nie da za wygraną i nie będzie płacił alimentów na nie swoje dziecko. Złożył rewizję do Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie, używając przy tym zupełnie nowych argumentów. Twierdził, że dziewczyna nigdy nie była matką. Przedstawił nazwiska kilku świadków, którzy mogli to potwierdzić. Ponadto oskarżył Rosalię, iż przedstawiła sądowi fałszywą metrykę dziecka, którego w ogóle na świecie nie było. Były to poważne zarzuty w kierunku dziewczyny. W odpowiedzi na te zarzuty, chcąc się bronić, matka Rosalii złożyła w miejscowej prokuraturze doniesienie na Wacława, oskarżając go o zgwałcenie jej nieletniej córki. Biorąc pod uwagę poważne oskarżenia w kierunku mężczyzny, prokurator wszczął śledztwo. Przybrało ono jednak nieoczekiwany obrót wskutek przebiegu rozprawy rewizyjnej w sprawie ustalenia ojcostwa i zasądzenia alimentów. Wacław powołał się na świadków, których zeznania zabrzmiały wręcz rewelacyjnie w odniesieniu do jego położenia. Mianowicie świadkowie potwierdzili, iż nigdy nie słyszeli o tym, aby Rosalia miała dziecko, ani tym bardziej tego dziecka nie widzieli. Pamiętali natomiast doskonale ogromne i nerwowe starania, jakie jej matka czyniła we wsi przed terminem rozprawy sądowej. Kobieta chciała pożyczyć choć na kilka dni jakieś niemowlę. Pewien rolnik z sąsiedniej wsi opowiedział o dość gwałtownym przebiegu wizyty Amelii w jego domu. Podczas tych odwiedzin kobieta płakała i wręcz rzucała mu się do nóg, błagając o pożyczenie najmłodszego syna. Zaś innemu sąsiadowi powiedziała mniej więcej w tym samym czasie, iż musi pożyczyć niemowlę, gdyż jej córka została uwiedziona. Wreszcie znalazł się świadek, który stwierdził, iż dziecko, które Rosalia okazała sądowi jako swoje, było w rzeczywistości dzieckiem jej starszej siostry Walentyny Esz.
Dodatkowo miała ona także otrzymać na nazwisko Rosalii zaświadczenie lekarskie o odbytej ciąży, porodzie i karmieniu niemowlęcia. Według świadka, wszystko to było jedną wielką mistyfikacją. W świetle nowych zeznań sąd przerwał przebieg rozprawy, nakazując Rosalii i jej siostrze Walentynie jednoczesne stawienie się w sądzie wraz ze swoimi dziećmi. Był to najprostszy sposób na sprawdzenie wiarygodności przedstawionej historii. Ku zdziwieniu niektórych obydwie kobiety przybyły, każda z małym chłopcem na rękach. Jednak było coś, co zwróciło uwagę obecnych na sali osób. Dokładniej rzecz ujmując, wzrok skupiono na wieku dziecka, które Rosalia z uporem przedstawiała jako małego Bolesława. Chłopczyk był bowiem za duży i zbyt dobrze rozwinięty jak na 6-miesięcznego szkraba. A zgodnie z przedstawioną w sądzie metryką, tyle właśnie miał. Ewidentnie coś się tutaj nie zgadzało. Najprostsze rozwiązanie okazało się niewystarczające i nieskuteczne. W związku z tym, że przeprowadzona w sądzie konfrontacja nic nie wyjaśniła, rozprawę odroczono i zarządzono badanie lekarskie Rosalii i jej dziecka. Sąd zwrócił się także do milicji z prośbą o wyjaśnienie, czy Walentyna Esz rzeczywiście wychowuje dziecko swojej młodszej siostry, ponieważ tak utrzymywały wszystkie trzy kobiety i czy w jej domu znajduje się jeden czy też dwóch malców. Trzeba było jedynie cierpliwie poczekać na wyniki zleconych badań i przeprowadzonego śledztwa. To właśnie wyniki tych ustaleń przesądziły o losie sprawy. Badania lekarskie wykazały, iż Rosalia nigdy nie doświadczyła porodu. Wprawdzie przedstawiła sądowi świadectwo lekarskie sporządzone na swoje nazwisko, ale wydane było ono przez lekarzy po zbadaniu Walentyny, która podczas tych badań, chcąc pomóc siostrze, podała się za Rosalię. Nikomu wtedy nie przyszło do głowy, że dziewczyny planowały coś takiego, więc nikt niczego nie podejrzewał. Dla lekarzy było to po prostu jedno z wielu badań, które przeprowadzali na co dzień i nie mieli powodów, aby nie wierzyć kobiecie podającej nieprawdziwe dane osobowe. Po wyjaśnieniu sprawy Sąd Wojewódzki w Olsztynie nie tylko uwzględnił rewizję Wacława Z., lecz także zawiadomił prokuraturę o oszustwie, jakie zostało popełnione przez te trzy kobiety. Kilka miesięcy później Amelia P. i jej dwie córki, Rosalia P. i Walentyna Esz, zasiadły na ławie oskarżonych przed sądem powiatowym niedaleko Olsztyna, w którym zaczęła się ich sprawa. Można więc rzec, że historia zatoczyła koło. Sporządzony akt oskarżenia uwzględniał ich liczne oszustwa i fałszerstwa dokumentów. Przyparte do muru kobiety i postawione przed solidnymi dowodami przyznały się do winy i powiedziały w końcu, jak to było naprawdę. Sąd uznał je za winne. Amelia P. skazana została na 1 rok więzienia, zaś jej córki Rosalia P. i Walentyna Esz otrzymały po 9 miesięcy więzienia każda. Podczas tego przewodu sądowego wykazano także, iż Rosalia rzeczywiście była w ciąży z Wacławem. Zapewne niektórych ta informacja niemało zaskoczyła, tym bardziej uwzględniając fakt, że dziewczyna nigdy nie rodziła. Otóż okazało się, że dziewczyna pod wpływem silnych próśb i nalegań Wacława poddała się w innym mieście lekarskiemu zabiegowi przerwania ciąży. Mówił, że są za młodzi na wychowywanie dziecka i obiecywał poprawę ich relacji po dokonaniu aborcji. Rosalia mu uległa, jednak po wszystkim młody człowiek nadal nie chciał się żenić. Wtedy razem z matką i siostrą obmyśliły na nim zemstę. Wymyśliły plan prawie idealny. Chciały, aby płacił on alimenty na nieistniejące dziecko. W trakcie rozprawy sądowej wyszło również na jaw, że matka na dodatek sfałszowała metrykę Rosalii, robiąc ją o 3 lata młodszą i oskarżając Wacława o zgwałcenie nieletniej. Ich plan wydawał się dokładnie dopracowany. Część informacji, między innymi ta, że dziewczyna była w ciąży, była zgodna z prawdą, więc dorobiły do niej kilka innych zmyślonych historyjek, aby całość przedstawiała się bardziej wiarygodnie i autentycznie. Kto wie, jak zakończyłaby się ta sprawa, gdyby nie upór Wacława w udowodnieniu, że żadnego jego dziecka na świecie nie było. Wiedział o tym, ponieważ w dużej mierze sam się do tego przyczynił poprzez namawianie dziewczyny do usunięcia ciąży. Zemsta kobiet nie powiodła się więc po ich myśli.
I to już wszystko w tej sprawie. Dzięki wielkie za obecność. Z chęcią poznam Twój komentarz w tej historii, więc śmiało daj znać, co o niej myślisz. Życzę dużo zdrowia i rozwagi. A jeśli zechcesz zostać ze mną na dłużej, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.